Dziękuję, panie marszałku. Szanowni państwo, w kwestiach moralnych nie ma kompromisów. Kompromis w kwestiach moralnych jest zawsze kapitulacją wobec zła. Dziś rozmawiamy o godności. Rozmawiamy o godności zapisanej w Konstytucji. Rozmawiamy o godności przypisanej człowiekowi i niezbywalnej. Godności, której poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władzy. Godności przypisanej tylko człowiekowi, niezależnie od tego, czy jest stary, czy jest młody, czy jest dzieckiem poczętym, czy jest osobą dojrzałą, czy jest w pełni sprawnym, czy jest osobą niepełnosprawną. Należy więc zadać jasne pytanie, jak długo jeszcze mamy się zgadzać na dyskryminację osób niepełnosprawnych? Jak długo możemy się zgadzać na funkcjonowanie w obecnie obowiązującej ustawie przepisów nieostrych? Bo jak możemy odczytać duże prawdopodobieństwo? Ile to jest? Czy to jest 90%, czy to jest 50%? Proszę również wnioskodawców o stwierdzenie, o jasne stwierdzenie, czy obecnie obowiązującym prawie istnieje górna granica określona prawem, do kiedy można usuwać dziecko, do kiedy można zabijać dziecko. Mówi się zwyczajowo, że to jest 24 tydzień, ale czy istnieje w obecnym prawie górna granica? Dziękuję bardzo.